Dobry wieczór, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Znalezione Przeczytane i dzisiaj przychodzimy do Was ze specjalnym odcinkiem poświęconym kocim bohaterom w literaturze, jako że 17 lutego jest Międzynarodowy Dzień Kota i pomyślałam sobie, jako że to wielkie kocisko jest ważnym domownikiem i w sumie kanał jest książkowy, to może warto byłoby tak w zupełnie nieplanowany sposób połączyć trochę te dwa tematy, bo ja bardzo lubię koty, zwłaszcza od paru lat, odkąd moje dzieci zadecydowały o tym, że będziemy mieli kota, ponieważ ja zawsze myślałam, że będzie to pies, jako że będąc dzieckiem wychowywałam się z psami głównie i byłam psiarą, co jest takim paradoksem trochę. Zresztą uwielbiam po prostu wszystkie czworonogi, ale moi synowie wybrali na domownika i przyjaciela domu właśnie kota. To jest duży, duży kot, dużych gabarytów, ale taki senior, adoptowany z warszawskiego Palucha. Ma 12 lat, a z nami mieszka od 3 lat. Myślę, że całkiem dobrze mu. Aczkolwiek jest kotem trochę niedotykalskim. Teraz sobie siedzi, chociaż trochę go musiałam namawiać, żeby przynajmniej do tego wstępu pokazał się i przywitał z widzami. A ja mam dla Was niespodziankę w postaci ciekawych książek z kocimi bohaterami, które pościągałam ze swoich półek. I to są książki dla dorosłych i trochę książek dla dzieci. Takie książki, które od razu mi przychodzą na myśl, jak myślę o kotach. Bo literatura pełna jest kotów. Dlatego zapraszam Was dzisiaj na ten odcinek poświęcony kocim bohaterom. No tak, kot sobie poszedł, ale sierści to zostawił sporo. Niestety taki mamy okres, że strasznie linieje. Co zrobić? Kochani, ale przejdźmy do książek z kocimi bohaterami. Są dwie książki na początku, które tak zajawię Wam bardzo króciutko. Bo to są postacie kocie, które od razu przychodzą mi do głowy. Jedna jest z literatury wczesnodziecięcej, druga z literatury klasycznej dla dorosłych. Postacie, o których właściwie nie sposób nie myśleć, kiedy myśli się o kocich bohaterach. To jest Kot w butach, książka, na której w mojej rodzinie wszystkie dzieci uczą się czytać. Wiele pokoleń na tej uczyli się akurat moi synowie i w ogóle to jest pierwsza chyba postać kocia, jaka mi przychodzi do głowy, kiedy myślę o ogólnie kocich opowieściach, a więc taki spersonifikowany kotek. No i druga to jest oczywiście z Bułhakowa. Ja nie mam niestety okładki Mistrza i Małgorzaty z wizerunkiem kota, więc mam biografię Mistrza, na której widzimy czarnego kota. Jest moim chyba ukochanym takim kotem, najbardziej tajemniczym, demonicznym, charakternym, przebiegłym, znakomicie sportretowanym przez Bułhakowa w tej genialnej książce. I powiem Wam, że nawet gdyby nie miał kociej natury, a miał te cechy, które nadał mu Bułhakow, to byłby ogólnie jednym z moich ulubionych bohaterów. Ale dzisiaj nie będę o tych kotach mówić, ani o tych książkach. Chciałam tylko taki wstęp zrobić, bo chcę Wam powiedzieć o innych książkach, chwilkę dłużej, które są, myślę, że mniej znane, a ciekawe i warto powiedzieć o tych książkach i wspomnieć te koty, które się tam pojawiają. Zacznę od literatury polskiej i chyba kota najbardziej popularnego, uwiecznionego na kartach polskiej literatury. To znaczy moim zdaniem oczywiście, przecież nie znam całej literatury. Ale to jest słynny Iwan, Iwan Konwicki, kot Tadeusza Konwickiego, który to został sportretowany w wielu jego książkach, w wielu jego powieściach. Prezentowałam Wam w odcinku poświęconym biografiom taką oto biografię autorstwa córki Konwickiego, Marii Konwickiej. Byli sobie raz. Bardzo sentymentalna, kameralna, ciekawa historia rodzinna. Polecam Wam. I tu jest to bardzo takie charakterystyczne, słynne zdjęcie, na którym Tadeusz Konwicki trzyma tego sporych gabarytów kota Iwana. I powiem Wam, że ten kot Iwan mocno utkwił mi w pamięci. Ja go chyba najbardziej pamiętam z takiej trochę autobiograficznej, bardzo szczególnej książce Kalendarz i klepsydra, bardzo Wam polecam przy okazji, Tadeusza Konwickiego, Kompendium wiedzy o PRL-u.
Natomiast dzisiaj chcę powiedzieć o typowej biografii kociej. Iwan Konwicki właśnie z domu Iwaszkiewicz, autorstwa Tadeusza Konwickiego z ilustracjami żony Danuty Konwickiej. I to nie jest oczywiście żadna książka z zamysłem napisana przez autora, z zamysłem w sensie biografia specjalnie pisana i dedykowana temu kotu, tylko to jest redakcja tak naprawdę już pośmiertnie wydana, po śmierci autora. Jest takim efektem pomysłu w sumie prawnuczki Jarosława Iwaszkiewicza, Ludwiki Włodek i córki Tadeusza Konwickiego, Marii Konwickiej, które kiedyś spotkały się i miały taką refleksję, że w zasadzie są skoligacone właśnie przez tę kocią historię, czyli słynnego kota Iwana. I Maria Konwicka zredagowała po prostu fragmenty książek Tadeusza Konwickiego, w których pojawia się Iwan. I to jest 5 książek, powiem Wam. Kompleks Polski, Kalendarz właśnie i Klepsydra, Wschody, Zachody Księżyca, Nowy Świat i Okolice oraz Pamflet na siebie. Tam są sceny, w których pojawia się Iwan, a Ludwika Włodek napisała wstęp do tej książki, gdzie przytacza właśnie anegdotę związaną z tym, jak w ogóle ten kot trafił do domu Konwickich. Pozostał właśnie podarowany przez córkę Iwaszkiewicza, Jarosława Iwaszkiewicza, Marię Iwaszkiewiczową, która jest babcią Ludwiki Włodek, była babcią. Kot trafił z podkowy leśnej, był wielkich gabarytów. Krążyła taka anegdota w rodzinie, że jest w ogóle potomkiem jakiegoś dzikiego żbika i to był bardzo charakterny kot. Jeżeli czytaliście powieści Konwickiego i pamiętacie te sceny, jak Konwicki opisuje tego kota, to był kot bardzo złośliwy, niezwykle temperamentny. On się rzucał na dzieci Konwickiego, drapał te córki do krwi. No i stąd zresztą dostał przydomek Iwan, od Iwana Groźnego, bo początkowo nazywał się chyba Wańka, z jakiejś tam piosenki Wańka Morozow. Była ta Okudżawy, tak mi się wydaje. No ale szybko przekształcił się w Iwana. Konwicki zresztą opisywał go w taki typowy, bardzo taki ironiczny dla siebie sposób. Twierdził, że ten kot właściwie zatruł mu życie, że on przez te 18 niemalże lat nie mógł jeździć na wakacje, bo przecież kto by się takim kotem zajął, jak on właściwie straszył swoją rodzinę, więc tym bardziej żaden obcy nie odważyłby się przyjść takim kotkiem w cudzysłowie, kociskiem opiekować. No to oczywiście gdzieś tam jest taki obraz wykrzywiony, to co teraz opowiadam, bo oczywiście był to wielki przyjaciel rodziny, natomiast był bardzo szczególny. Polecam Wam bardzo serdecznie. Te teksty są bardzo, bardzo ciekawie zredagowane i są opatrzone też interesującymi ilustracjami. Ja Wam postaram się wrzucić w zdjęciach, dlatego że żona Tadeusza Konwickiego, Maria Konwicka, była ilustratorką, graficzką. Ilustrowała zresztą wiele książek dla dzieci w okresie PRL-u. Wywodziła się zresztą z takiej bardzo artystycznej rodziny Leniców. Jej ojciec Alfred Lenica i brat Jan Lenica to byli po wojnie słynni artyści plastycy. Więc ta książka też jest opatrzona w takie bardzo, bardzo ciepłe, cudowne wizerunki kocie, malowane różnymi technikami, bo i pastelami, i kredkami. Są też, z tego co tu widzę, szkice piórkiem. Więc wspaniale się to czyta. Jeśli nie słyszeliście o tej książce, a lubicie biografie, nietypowe biografie, to ja Wam bardzo, bardzo serdecznie polecam. Iwan Konwicki z domu Iwaszkiewicz. Ale przy okazji też oczywiście byli sobie raz Marii Konwickiej. To tyle, jeśli chodzi o najsłynniejszego kota w polskiej literaturze. A teraz powiem Wam o bardzo ciekawym komiksie, gdzie występuje też kot i jest on głównym bohaterem. Jest to komiks autorstwa francuskiego autora, komika, Joana Sfara, pod tytułem Kot Rabina. Bardzo charakterystyczny tytuł. To jest w ogóle seria komiksowa, seria takich powieści graficznych, które we Francji to już były chyba kilkanaście lat temu wydane, jeśli nie więcej. To jest czwarte wydanie wydawnictwa Timof. Ja to kupiłam w zeszłym roku. Natomiast pierwsze wydanie chyba w Polsce pojawiło się już w roku 2010, jeśli się nie mylę, nie jestem pewna. Natomiast Joan Sfar jest autorem zarówno scenariusza, jak i rysunków.
Co ja Wam mogę powiedzieć o tej książce? Bo ja nie jestem ani znawczynią komiksów, ani jakąś ich też wielką miłośniczką. Chociaż mam swoją kolekcję, nie za wielką, takich powieści graficznych, które gdzieś tam do mnie trafiły i które bardzo lubię. Może kiedyś zrobię zresztą film o tym. Natomiast dzisiaj skupmy się na tym. Więc ja Wam nie będę mówić o warstwie graficznej, o kresce, bo za bardzo się na tym nie znam. Moim zdaniem jest ona charakterystyczna. Jest ona dosyć taka mroczna i trochę taka odstraszająca. Tutaj zwłaszcza zwierzęta są przedstawione dosyć karykaturalnie i sam tytułowy kot przypomina trochę taką mieszankę jakiegoś dzikiego kota z jakimś Syjamem. Wygląda trochę szkaradnie i nie jest zachęcający estetycznie, ale ma niesamowitą osobowość. Co by w ogóle Wam powiedzieć o tym komiksie, tej powieści graficznej, żeby Was ewentualnie zachęcić do tego, to tutaj zwracam uwagę właśnie na ten tytuł. To jest trochę wprowadzenie do, no nie waham się powiedzieć, jakby kultury judaistycznej i takie spojrzenie na religię, czy na bardzo takie uniwersalne tematy filozoficzne. Ten tytułowy kot rzeczywiście no, jest towarzyszem życia takiego ortodoksyjnego Żyda, który jest rabinem. Ja wielokrotnie naprawdę byłam zadziwiona tymi spostrzeżeniami autora, no bo w gruncie rzeczy są to spostrzeżenia autora, które on wkłada w myśli i w usta tego kota. I to jest faktycznie taka podróż trochę też przez historię kultury, bo są odwołania różnego rodzaju do tysiącleci tak naprawdę naszej historii takiej judeo-chrześcijańskiej, bym powiedziała. I nie tylko. Jest takie zestawienie, powiem Wam, też takiego spojrzenia no właśnie bardziej wschodniego z takim typowym zachodnim, czy też starożytnym greckim logosem. To się tutaj bardzo, bardzo pojawia i jest to niezwykła książka. Bardzo, bardzo Wam polecam, bo tu jest mnóstwo takiego też trochę absurdalnego humoru, ale pod tą poszewką jest bardzo dużo interesujących, filozoficznych, uniwersalnych właśnie obserwacji. Na koniec jeszcze dodam, żeby nie zapomnieć o tłumaczu. Tak, tłumaczem jest pan Grzegorz Przewłocki, wydawnictwo Timow, Kot Rabina, przesympatyczna, przeciekawa książka, serdecznie Wam polecam. Mam jeszcze parę książek, w tym trzy z książek dla dorosłych, o których chciałabym Wam tutaj wspomnieć. To jest bardzo stara książka Bohumila Hrabala pod tytułem Auteczko. Tytułowe Auteczko to jest jedna z ukochanych kotek pisarza, rudobiała kotka, którą tak właśnie nazwał. Hrabal spędził kawał swojego życia w towarzystwie kotów. Był otoczony kotami, którymi się opiekował. Mieszkał w Kersku pod Pragą. I w pewnym momencie, o tym mówi ta książka, doszło do takiej dosyć dramatycznej sytuacji w jego życiu, kiedy w zasadzie zaczął być trochę udręczony opieką nad tymi kotami i musiał podjąć dosyć trudną decyzję związaną z rozwiązaniem kwestii kociej, tak to nazwijmy, która zresztą no, spowodowała też taką utratę spokoju ducha pisarza, który w pewnym sensie był taki trochę rozdarty pomiędzy tą opiekę nad kotami i te takie przywiązanie i więź emocjonalną z nimi, no i swoją sytuację twórczą, ponieważ opieka nad tymi kotami powodowała taką niemoc twórczą w pewnym momencie. No i powiem Wam, że była to bardzo trudna dla mnie książka. Książka, która też spowodowała, że ja przez jakiś czas nie sięgałam też po tego typu literaturę. Ona jest bardzo cieniutka, zaczyna się od wywiadu z autorem, a potem jest opisem tej właśnie przyjaźni z tytułową kotką Auteczko, ale też właśnie tą historią kocią, tą bardzo trudną decyzją, wyrzutami sumienia, które dręczyły pisarza później przez wiele lat. Szczególna książka. Znak wydawał kiedyś właśnie taką serię Czułość Barbarzyńcy i w tej serii właśnie wydane zostało Auteczko. Jeśli być może będziecie mieli gdzieś okazję jeszcze zobaczyć tę książkę, to spróbujcie. I dwie książki z literatury japońskiej, akcent azjatycki, z serii wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, seria z żurawiem. Pewnie kojarzycie tę serię, bardzo przyjemna seria. Mam takie dwie książki bardzo szczególne, a gdyby tak ze świata zniknęły koty, autorstwa Genki Kawamura oraz Kot, który spadł z nieba, Takashi Hiraide.
Tę czytałam niedawno, ponieważ jak sobie pomyślałam, że zrobię taki właśnie szybki odcinek poświęcony kociej literaturze, to zdałam sobie sprawę, że z tej serii właśnie przeczytałam tylko tę, a ta sobie tak stała i czekała rok i taka książka, wiecie, na jeden dzień, więc ją przeczytałam zupełnie na świeżo. Tak ogólnie powiem Wam, że jeżeli czytacie literaturę azjatycką, japońską, no to wiecie, że to jest taka szczególna, bardzo taka minimalistyczna, bardzo kameralna literatura. Ona się nieco różni od tempa, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni w literaturze europejskiej. I tak jest też w tych książkach. Ta książka mówi o dosyć poważnym temacie odchodzenia, temacie śmierci. Główny bohater, młody listonosz, staje przed faktem diagnozy. Dowiaduje się, że zostaje mu dosłownie kilka miesięcy życia i zawiązuje razem ze swoim kotem tak zwany pakt z diabłem i ma okazję trochę się wykupić, to życie sobie przedłużyć. I to jest bardzo ciekawa książka. Tu jest zresztą bardzo interesująca taka scena, gdzie główny bohater siedzi w sali kinowej i wyobraża sobie swoje życie jako film i zastanawia się właśnie, jakim gatunkiem byłoby jego życie. Czy byłoby dramatem psychologicznym, czy może komedią, a może tragifarsą. Ciekawa książka z bardzo też ciekawym zakończeniem, nie będę Wam zdradzać, natomiast ta jest podobna, chociaż nie pozostawiła takiego wrażenia jak ta, czyli Kot, który spadł z nieba. Mówi o młodym małżeństwie, w którego życie właśnie wdziera się kotka sąsiadów i tak stopniowo nawiązuje z nimi relacje, a potem nagle znika. I to też powoduje takie szczególne poruszenie emocjonalne, ale przede wszystkim powoduje to, że bohaterowie, ta młoda para, zaczynają zastanawiać się nad różnymi kwestiami takimi życiowymi, nad którymi do tej pory się nie zastanawiali, bo nie mieli czasu, bo zajęci byli pracą, sobą. I to jest też ciekawa książka. W tych książkach z tej serii z żurawiem, w tej literaturze azjatyckiej jest taka baśniowość, trochę taki magiczny realizm, powiedziałam. One mają takie dosyć otwarte zakończenia. No i są takie bardzo, bym powiedziała, oprócz tego, że kameralne, to jeszcze są takie medytacyjne. Tym się charakteryzuje ta literatura. Polecam Wam, jeśli lubicie właśnie kocie wątki, to seria z żurawem, Kot, który spadł z nieba, Takashi Hiraide i A gdyby tak ze świata zniknęły koty, Genki Kawamura. A teraz jeszcze akcent z literatury dziecięcej. Jeśli macie wokół siebie jakieś dzieciaki własne, czy jakieś zaprzyjaźnione, kuzynów, rodzeństwo, to są takie książki, które zwróciły moją uwagę, kiedy właśnie czytałam je razem z dziećmi, bądź też moje dzieci same czytały. Na przykład ta książka, którą chciałabym Wam polecić, bo ona się bardzo podobała mojemu starszemu synowi. Pola Galiko o chłopcu, który był kotem, z takim bardzo charakterystycznym białym kotkiem na okładce. Książka, która jest bardzo, bardzo ciepłą książką przygodową, taką o przyjaźni, o marzeniach, na końcu zresztą okazuje się chyba snem, z tego, co mi syn opowiadał. Ja jeden rozdział przeczytałam z moim synem i rzeczywiście uwiódł mnie język też tutaj tej opowieści. Bardzo taka niespieszna lektura i bardzo fajna dla takich dzieci, bym powiedziała, w wieku, ja wiem, 10, 11, 12 lat. Bardzo, bardzo przyjemna książka. Powiem Wam, że jest w przekładzie pani Anny Bańkowskiej, tłumaczki, o której ostatnio jest głośno za sprawą też literatury dziecięcej, innej znanej. Czyli Ani z Zielonego Wzgórza, Wel-An z Zielonych Szczytów. A tutaj mam książkę, co do której być może zdziwicie się, kto jest jej autorem, bo jest to pan Łukasz Orbitowski, który wydał już wiele lat temu, było w roku 2008, taką książkę Prezes i Kretka. I to też jest bardzo ciekawa książka, składająca się z takich króciutkich rozdziałów i z zapisem rozmów dwóch kotów, tytułowego Prezesa i Kreski, które zresztą faktycznie były albo są, ale chyba były, bo to już wiele, wiele lat temu, osobistymi kotami autora.
I są takim zapisem obserwacji, dywagacji, też oczywiście pełnych różnych przenośni, metafor dotyczących otaczającego życia. Tutaj warto zwrócić uwagę na takie bardzo charakterystyczne ilustracje, bo to są szkice właściwie. Szkice autorstwa Janusza Orbitowskiego, ojca autora, które pokazują właśnie te dwa kotki w no taki charakterystyczny sposób, bo nie są to, wiecie, takie typowe kolorowe obrazki, ale właśnie takie rycinki. No to są niezwykłe, mruczące osobowości prezes i kretka. Świetne do czytania z dziećmi i też takie bardzo refleksyjne, kameralne, spokojne. Bardzo, bardzo Wam polecam. Moim synom się to bardzo podobało. Nam się zresztą znakomicie to czytało. Na jakimś wyjeździe to czytaliśmy, pamiętam. I młodszy mój syn to właściwie chciał czytać na okrągło. Cały czas chciał właśnie o prezesie i kretce słuchać. Tak mu się podobało. Także polecam. Myślę, że autor nie jest jakoś bardzo teraz znany z tej dziecięcej literatury. I na koniec piękne wydawnictwo chciała Wam polecić. To znaczy, to jest wydawnictwo znane, bo chodzi o Agorę, z tym, że wydawnictwo dla dzieci. W tym sensie, że Agora od pewnego czasu zaczęła wydawać też serię książek dla dzieci. I to jest moje odkrycie chyba sprzed 2 lat, jeśli się nie mylę. Kocia Szajka. Kocia Szajka Agaty Romaniuk z ilustracjami pani Malwiny Hajduk. I zwłaszcza na tę oprawę graficzną chciałam Wam zwrócić uwagę, dlatego że książka zawiera naprawdę przepiękne ilustracje i jest też taką książką pełną charakternych kotów. Świetna książka dla dzieci, pełna przygód i niezwykłych kocich bohaterów. I z przyjemnością też dzieciaki to czytają, dlatego że to jest książka taka powiedzmy lekko detektywistyczna, tam jest taka zagadka, historia, która się tam rozpoczyna tajemniczą kradzieżą, tajemniczym zniknięciem i potem jest dochodzenie, jest tam komisarz, pojawia się też postać męska, kobieca, którzy właśnie prowadzą śledztwo i bardzo, bardzo fajnie się to czyta. Myślę, że wiekowo to jest tam na jakieś 7-8 lat w sam raz. I to już wszystko, co dzisiaj chciałam Wam powiedzieć. Taki trochę niespodziewany odcinek, ale mam nadzieję, że też jakieś inspiracje być może się tutaj dla Was pojawią, a zwłaszcza dla kociarzy, a może którąś z tych książek zechcecie wybrać na prezent dla kogoś, czy też no, sprezentować sobie sami, bo ja je wszystkie polecam, zarówno te tytuły dla dzieci, jak i te kocie książki dla dorosłych. I koty są niezwykłe, są wspaniałymi przyjaciółmi, świetnymi domownikami. Mają taką trochę nieokiełznaną, tajemniczą naturę, ale właśnie na tym polega ta ich niesamowitość. Uwielbiam również psy i niewykluczone, że kiedyś zrobię odcinek o psich bohaterach i też będę Wam polecać książki z psimi bohaterami, bo i takie są na moich półkach, także kto wie. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę, żegnam się z Wami. Było mi bardzo miło. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. A to jest miauknięcie na pożegnanie. Kot Brazil mówi Wam dzisiaj do widzenia i dziękuję Wam bardzo za uwagę. Cześć! Miau!